Niezbyt długo zastanawiałam się nad odpowiedzią na pytanie, gdzie zabrałabym Wernera Herzoga na wspólną wyprawę, abyśmy razem nakręcili film dokumentalny, ponieważ poszłam ze swoim takim pierwszym skojarzeniem za pierwszą myślą i była to impreza klub. Pojawia się pytanie, dlaczego? Dlaczego wybrałabym klub? Wydaje mi się, że to miejsce i imprezy tworzy przede wszystkim jakaś społeczność. Uznałam, że dla tego reżysera ważni są ludzie. I dlatego myślę, że taka polska scena rave'owa byłaby dla niego ciekawym tematem do filmu dokumentalnego. Klub jako przestrzeń sama w sobie jest niesamowicie ciekawa. W każdym jego zakątku znajdują się ludzie, ukryte miejsca, no i przede wszystkim parkiet. Cała społeczność żyje muzyką. Wszyscy są jedną wielką wspólnotą. Uczestnicy są dla siebie niesamowicie otwarci i uprzejmi. Identyfikują się z twórcami muzyki czy kolektywami. Osoby, które przychodzą, mają swoje indywidualne historie, są oryginalne, są sobą. Nikt nie jest poddawany ocenie, nie doświadczy przykrości ze względu na orientację czy przekonania. Ludzie przychodzący na takie imprezy zajmują się szalenie ciekawymi rzeczami na co dzień. Możemy spotkać artystów, muzyków, pracowników służby zdrowia, prawników itd. Wszyscy są zaskakujący, a rozmawiając z nimi można dowiedzieć się wielu niesamowitych rzeczy. Miejsce tętni dobrą energią i grana jest świetna muzyka. Tego typu imprezy inspirują, osoby związane z tym środowiskiem zachęcają do wypełniania obywatelskich obowiązków, działają w słusznych sprawach i zwracają uwagę na solidarność. I wszystko to razem tworzy przepiękny obraz całej społeczności i myślę, że mógłby z tego powstać imponujący film dokumentalny.